Sezon w drugiej lidze rozkręca się na dobre. Za nami druga kolejka, w której plany piłkarzom próbowała pokrzyżować pogoda. Największą niespodzianką była wygrana zespołu, który 50 minut grał w 9. Zapraszamy na magazyn drugiej ligi. Kibice chojniczanki musieli przestawić się z zaplecza ekstraklasy na drugą ligę. W pierwszym meczu w Chojnicach drużyna zbudowana właściwie od podstaw podjęła rezerwy Lecha Poznań. Na pierwszą bramkową sytuację trzeba było czekać aż do 34 minuty. Wtedy napędzający grę gości Szymon Pawłowski podał do Aleksandra Nadolskiego. Ten sprzed linii końcowej wycofał do środka pola karnego, ale strzał niepilnowanego Maksymiliana Dziuby był niecelny. Gospodarze szybko odpowiedzieli indywidualną akcją Tomasza Mikłajczaka, tyle że strzał ex-Lechity był za słaby, by zaskoczyć Mateusza Pruchniewskiego. Tuż przed przerwą lewą stroną popędził Sebastian Szczytniewski, poradził sobie z Patrykiem Olejnikiem, dośrodkował w pole karne, a tam Piotr Giel uprzedził Ksawerego Kukułę i strzał głową dał chojniczance prowadzenie. Po zmianie stron goście dążyli do wyrównania, jednak obrona gospodarzy spisywała się bardzo dobrze. Zawodnicy Spadkowicza z pierwszej ligi dopiero w samej końcówce mieli szansę na drugą bramkę. Po rzucie wolnym głową strzelił Giel, ale bramkarz Lecha z trudem przerzucił piłkę nad poprzeczką. W Częstochowie zmierzyli się spadkowicze z pierwszej ligi z Kra i Sandecja. Od początku lepiej prezentowali się gospodarze. W 13 minucie zbyt krótkie wybicie piłki przez bramkarza kończy się przechwytem, natychmiastowym podaniem. Jan Ciućka strzelił jednak niecelnie. Kolejna okazja to szybka akcja z Kry. Pierwszy strzał Piotra Notonia został zablokowany, a z dobitką Ciućki poradził sobie Paweł Sokół. W 34 minucie Skra wyprowadziła kontratak. Tobiasz Kubik z prawej strony podał do Przemysława Sajdaka, który od razu uderzył. Bramkarz Sandecji znów sobie świetnie poradził. Po przerwie gra się wyrównała i do głosu doszli też goście. Efektem był strzał zza pola karnego Radosława Gołębiowskiego, za słaby, by sprawić kłopoty Karolowi Szymkowiakowi. Kwadrans później z prawej strony dośrodkował Patryk Bryła, piłkę zgrał jeden z pomocników Sandecji, a Jakub Wróbel z bliska nie potrafił pokonać bramkarza. Końcówka należała do gospodarzy. W doliczonym czasie wykonywali rzut rożny, po dośrodkowaniu Paweł Kucharczyk niezbyt czysto trafił w piłkę, ale to wystarczyło, by zdobyć gola i zapewnić Skrze pierwsze zwycięstwo w sezonie. W Puławach Wisła, która w poprzednim sezonie walczyła o awans, zmierzyła się z Beniaminkiem drugiej ligi, rezerwami ŁKS-u i była faworytem. I od początku gospodarze dobrze czuli się w tej roli, a najbardziej Mateusz Klichowicz. Pomocnik Wisły najpierw zbiegł do środka boiska, ale uderzył minimalnie niecelnie. Chwilę później, po kontrataku, znów Klichowicz niewiele się pomylił. Minęło niecałe 10 minut i prowadzenie objęli goście. Z rzutu wolnego w pole karne zagrał Jowin Radziński. Tyłem głowy Mateusz Bąkowicz tak ją strącił, że zaskoczyła bramkarza. 0-1. A gospodarze nadal mieli problemy, by trafić w bramkę. W 17 minucie nie wcelował w nią Kamil Kargulewicz. Dwie minuty później nie trafił Damian Kurtański. Kiedy w końcu udało się Klichowiczowi oddać celny strzał, Tomasz Kucharski udanie interweniował. Początek drugiej połowy to nadal zaczarowana bramka ŁKS-u. Z rzutu wolnego w 51 minucie strzelił Klichowicz, skończyło się tylko rzutem rożnym. Kolejna akcja, z lewej strony w pole karne zagrał Kacper Kaczorowski, Kucharski nie złapał piłki. Ta spadła pod nogi Kargulewicza i Wisła dopięła swego. 1-1 i próbowała iść za ciosem. W 68 minucie miała kolejny stały fragment. Z rzutu rożnego zacentrował Klichowicz, a Przemysław Skałecki z bliska głową zapewnił prowadzenie. Teraz to już ŁKS nie miał nic do stracenia, ale nie potrafił poważnie zagrozić rywalom. Za to gospodarze dobili przeciwników w doliczonym czasie. Janusz Nojszewski wyprowadził kontratak, wyłożył piłkę Oskarowi Przywarze, który trochę za pomocą bramkarza zdobył gola na 3-1. Także w Siedlcach gościł Beniaminek, Stal Stalowa Wola. Spotkanie miało dość niecodzienny przebieg. Najpierw jednak była okazja dla gości. Po sprytnym wyrzucie z autu przed szansą stanął Mariusz Szuszkiewicz i kopnął niecelnie. Kilka minut później na boisko po starciu z rywalem padł Adam Imiela. Sędzia wrócił do sytuacji i pokazał drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną Ernestowi Dzięciołowi. Piłkarz nie zgadzał się z decyzją, puściły mu nerwy i kopnął w tunel, którym wychodzą zawodnicy.
Pogoń musiała grać w dziesiątkę. Stal przejęła inicjatywę, ale nie potrafiła zagrozić bramce gospodarzy. Jedyny efekt to niecelny strzał Łukasza Soszyńskiego z 38 minuty. Jeszcze przed przerwą Pogoń straciła kolejnego zawodnika. Tym razem za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Damian Szuprytowski. Gospodarzom przyszło bronić się więc w dziewiątkę. Goście nadal atakowali, jednak wciąż nie potrafili nic wskórać. Za to Pogoń pokazała, jak wyprowadzać kontratak. Jakub okusami podał do Dawida Burki, ten dośrodkował na głowę Cezarego Demianiuka i gospodarze niespodziewanie objęli prowadzenie. Stal nadal atakowała i nie potrafiła stworzyć bramkowej sytuacji. W 77 minucie sędzia uznał, że Arkadiusz Ziarko sfaulował w polu karnym Przemysława Misiaka i podyktował jedenastkę. Pewnym wykonawcą okazał się Demianiuk. Siedlczanom, mimo gry w podwójnym osłabieniu, udało się utrzymać przewagę i zdobyli 3 punkty. Także spotkanie w Grudziądzu miało niecodzienny przebieg, ale to akurat ze względu na pogodę. W 57 minucie meczu dwóch Beniaminków, Olimpii i Polonii Bytom, z powodu ulewy sędzia przerwał spotkanie, a zawodnicy na boisko wrócili niemal pół godziny później. Wcześniej wielu sytuacji nie było, a pierwszą udało się stworzyć gościom. W 17 minucie piłkę wywalczył Szymon Jopek, zagrał w pole karne do Konrada Andrzejczaka, jego strzał obronił Adrian Olszewski. Kolejna okazja to atak Bytomian i strzał zza pola karnego Tomasza Gajdy, ale bramkarz Olimpii znów się dobrze spisał. To zawodnicy Polonii grali lepiej i byli blisko gola. W 29 minucie przejęli piłkę, Michał Szmigiel zagrał do Andrzejczaka, który nie trafił w bramkę. Najbliżej trafienia w 38 minucie był Szmigiel. Minął jednego z rywali i uderzył mocno z 16 metrów, jednak Olszewski popisał się świetną paradą. Po zmianie stron zaczęło padać, a okazję stworzyli też w końcu gospodarze. Strzał Oskara Sikorskiego minął jednak bramkę. Potem nastąpiła wspomniana przerwa. Kiedy zawodnicy wrócili na boisko, Polonia miała znakomitą okazję do zdobycia bramki, ale Dominik Budzik z bliska nie pokonał Olszewskiego. Do głosu doszli też gospodarze. Sprytnym strzałem po ziemi z rzutu wolnego Eryka Mirusa próbował zaskoczyć Konrad Gutowski. Kwadrans później znów ten sam zawodnik uderzył, trafił w mur, piłka dotarła pod nogi Konstantyja Czernija, a jego strzał z linii bramkowej wybił Gajda. Za chwilę Ukrainiec przedłużył długie podanie, a zamykający akcję Sikorski strzelił bardzo precyzyjnie i Mirus nie sięgnął piłki. Olimpia wygrała i ma komplet punktów po dwóch meczach. Po porażce tydzień temu z Beniaminkiem drugiej ligi Polonią, Kotwica bardzo chciała się szybko zrehabilitować. Do Kołobrzegu przyjechała Olimpia Elbląg, która na inaugurację zanotowała remis. Przed meczem nad miastem przeszła burza i miało to wpływ na grę, piłkarze brudzili w kałużach. Było to widać podczas pierwszej okazji. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego powstało małe zamieszanie i w końcu uderzył Michał Cywiński, ale gola nie było. Potem kilka razy do głosu doszli goście, a największym zagrożeniem był bardzo mocny i niecelny strzał Kacpra Jóźwickiego. W 31 minucie kontratak Kotwicy. Felipe Oliveira zagrał do Filipa Kozłowskiego, który przegrał pojedynek z Andrzejem Witanem. Kilka minut później Tafara Madembo wbiegł w pole karne i padł w starciu z Łukaszem Sarnowskim, a sędzia podyktował jedenastkę. Rzut karny wykorzystał Cywiński. W drugiej połowie Kotwica dążyła do tego, by przypieczętować wygraną. W 52 minucie po dalekim wybiciu błąd popełnił Witan, który nie opanował piłki, a na pustą bramkę popędził Cywiński i podwyższył na 2-0. Do końca gospodarze kontrolowali przebieg meczu i mieli jeszcze jedną okazję. W doliczonym czasie z bliska strzelał Patryk Pytlewski, jednak Witan świetnie obronił, a dobitka Olafa Nowaka została zablokowana. Kotwica zasłużenie zdobyła 3 punkty. W Stężycy spotkały się zespoły, które rozpoczęły sezon od wygranej. Hutnik Kraków do Raduni przyjechał nawet jako lider drugiej ligi. Początkowe minuty należały właśnie do gości. Pierwsze ostrzeżenie wysłał Marcin Wróbel, który po podaniu od Krzysztofa Świątka strzelił jednak niecelnie. Gospodarze nie wzięli sobie tego specjalnie do serca i nie przypilnowali napastnika Hutnika w 10 minucie. Z lewej strony dośrodkował Jakub Marcinkowski, a Wróbel popisał się dokładnym i celnym strzałem głową. Po golu Radunia próbowała szybko odrobić straty, ale obrona Hutnika działała bez zarzutu. Jak choćby w 28 minucie, kiedy Dawid Kubowicz ślizgiem zatrzymał groźny strzał Jana Furmana. Rzut rożny wykonywany przez Wojciecha Łuczaka, strzał Pawła Czajkowskiego, wybity tym razem przez Wróbla. Chwilę później sprawy się skomplikowały dla Raduni. Łuczak nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra i za niesportowe zachowanie najpierw zobaczył jedną, a potem drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Hutnik mógł szybko wykorzystać grę w przewadze. Dominik Zawadzki świetnie uderzył z rzutu wolnego i Radunie uratowało spojenie słupka z poprzeczką. Po zmianie stron to jednak gospodarze mimo osłabienia potrafili zaatakować.
56. minucie po rzucie rożnym strzał Mateusza Kuziemskiego został zablokowany. Dobitkę Bartłomieja Kasprzaka wybił z linii wróbel, jednak wobec kolejnej dobitki był już bezradny. Goście nie potrafili wykorzystać gry w przewadze, za to Radunia mogła to spotkanie nawet wygrać. Po akcji Kuziemskiego mocno strzelił Hubert Zwoźny, ale Wiktor Kaczorowski obronił. Mecz skończył się remisem. W Lubinie rezerwy Zagłębia gościły KKS Kalisz. Gospodarze rozgrywki rozpoczęli od wyjazdowej wygranej, z kolei rywale przegrali na własnym boisku i szukali pierwszych punktów w sezonie. I próbowali to zrobić od samego początku. W 9 minucie Japończyk Kentaro Arai sprawdził formę Jasmina Buricza. Bramkarz poradził sobie jednak z jego uderzeniem. W 33 minucie piłkę między sobą wymienili Hubert Sobol, Jakub Głaz i Maciej Białczyk. Strzelił ten ostatni, ale Buricz wybił na rzut rożny. Po dośrodkowaniu głową uderzył Bartosz Kieliba i minimalnie się pomylił. Odpowiedziało w końcu też Zagłębie. Po składnej akcji zza pola karnego strzelił Kacper Terlecki, jednak bramkarz KKS-u nie musiał interweniować. Co innego w 45 minucie, kiedy gospodarze wyprowadzili kontratak. Wojciech Szafranek wyłożył piłkę Pawłowi Kruszelnickiemu, który przegrał pojedynek z Maciejem Krakowskim. Tuż po zmianie stron, po akcji rezerwowych Zagłębia było blisko bramki. Podawał Mateusz Kizyma, w pole karne wbiegł Adam Ratajczyk, a piłkę wybił Mateusz Gawlik. Gospodarze nadal atakowali. Cyprian Popielec wypatrzył na lewej stronie Szymona Karasińskiego. Obrońca Zagłębia zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego, jednak zabrakło odrobiny precyzji. Podobnie jak Ratajczykowi, który popisał się świetną indywidualną akcją, ale uderzenie przeleciało nad poprzeczką. KKS w drugiej połowie poważnie zagroził właściwie tylko raz. Sobol zagrał do Nestora Gordillo, który poradził sobie z rywalem i nie trafił w bramkę. W efekcie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W ostatnim meczu kolejki rozegranym w poniedziałek GKS Jastrzębie gościło Stomil Olsztyn. Obie drużyny przed sezonem zmieniły trenerów i czekano na efekty, bo inauguracja wypadła blado. Już w trzeciej minucie GKS mógł zdobyć pierwszego gola w rozgrywkach. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Farida Alego głową z bliska uderzył Filip Kozłowski, ale Miłosz Garstkiewicz świetnie zareagował. W 11 minucie GKS przeprowadził szybką akcję. Na lewej stronie Adrian Tymiński był szybszy od Filipa Szabaciuka, zagrał w pole karne idealnie, tam gdzie wbiegł Ali, a ten z pierwszej piłki kopnął do siatki. Chwilę później akcja gości. Hubert Krawczun zagrał na lewą stronę do Michała Karlikowskiego. Ten nie czekał, tylko od razu oddał w pole karne, a Piotr Kurbiel z bliska wyrównał. Potem obie drużyny przez dłuższy czas nie stworzyły zagrożenia, aż do końcówki pierwszej połowy. Wtedy Kacper Zych odzyskał piłkę z boku boiska, zbiegł do środka, popisał się bardzo mocnym strzałem, a Stomil uratowała poprzeczka. Po zmianie stron znów groźniejszy był GKS. Gospodarze wyprowadzili akcję. Ali zagrał na prawo do Karola Fica, ten wypatrzył wbiegającego Jakuba Sigę, ale strzał znakomicie odbił Garstkiewicz. Stomil dość długo czekał na swoją okazję, bo aż do 75 minuty. Wtedy pokazali się rezerwowi. Tomasz Bała zagrał na prawą stronę do Bartosza Florka, a ten nie kombinował, tylko pięknie uderzył z około 20 metrów i Grzegorz Drazik nie zdążył z interwencją. GKS rzucił się do ataku, ale właściwie nie stworzył zagrożenia i musiał pogodzić się z porażką. Oto komplet rezultatów z drugiej kolejki drugiej ligi. Liderami są Wisła Puławy i Olimpia Grudziądz. W trzeciej kolejce po raz trzeci u siebie zagra Wisła Puławy. Dojdzie też do derbów olimpijskich. Olimpia Elbląg podejmie Olimpię Grudziądz. Na skrót z tych i pozostałych spotkań zapraszamy tradycyjnie za tydzień. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!